Cześć, siemanko, z tej strony Fruziaczek i witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale z serii Q&A. Dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć Wam na pytania, które zadaliście mi w ostatnim odcinku, o którym Was o to poprosiłem. No i co? Za 30 łapek macie kolejny odcinek z ocenianiem Waszych kanałów, więc w opisie napiszcie mi linki do Waszych kanałów, jeżeli chcecie, żebym je ocenił. No i przejdźmy do pytań, a więc pierwsze pytanie jest od Warteksa. Czy zagrasz z widzami, których masz na Skype'ie, odcinek albo prywatnie? Za niedługo będzie seria na moim kanale, w której będziemy grać z widzami, więc wyczekuj tej serii, ziomek, i na pewno się może załapiesz. Na pewno może. Drugie pytanie jest, czy zrobisz konkurs na 10 paczek pluginowych dla 10 osób? Konkurs na moim kanale będą. Za niedługo powinien być w przyszłym miesiącu już konkurs też na skin do CS-a albo na gierki jakieś fajne. Ale czy do paczek pluginów konkurs? Myślę, że pomyślimy nad tym. Następne pytanie mamy od Basteka i jest ich aż 4, więc pierwsze pytanie jest, ile wydałeś na Minecrafta? Około 1000 zł wydałem, tak dobrze sobie przelicząc. Bo premka około 100 zł, plus potem maszyny serwerowe kupowane, plus reklamy youtuberów, żeby ten serwer wypromować, tak około 1000 zł. Jaki jest mój ulubiony kolor? Następne to jest pytanie, a więc niebieski. Jak można imię Filip? I czy pokażę twarz na 10 tysięcy subskrypcji? Drugie pytanie, kolejne pytanie jest od kapitana Piotra. Pytanie jest, czy zrobisz paczkę na serwer RPG i wyzwanie zrób paczkę na serwer RPG. Paczkę na serwer RPG zrobimy, ale to w przyszłym miesiącu, ponieważ w tym miesiącu chcę zrobić Skyblocka i Chess PvP. Więc wyczekujcie tych paczek. Następne pytanie od Kwadratusiek. Kim jest dla mnie widz? Widz jest dla mnie osobą, która ogląda moje filmy i buduje ze mną ten kanał. Jakby nie widz, to by nie było tego kanału. No chyba tak, no bo kto by mnie oglądał. Następne pytanie jest, czy dasz spawna swojego serwera? Spawna z mojego serwera dam wam, ale po jakby zakończeniu edycji, wtedy dopiero wam go dam. Następne pytanie, czy mnie lubisz? Lubię cię jak każdego mojego widza. Czy jesteś fajny? No to już pytanie jest do was, jeżeli mnie oglądacie, no to chyba tak, bo jakby nie było, to byście mnie oglądali. Następne pytanie jest, będzie seria z widzami? Odpowiadałem, będzie seria. Następne pytanie mamy od SQRFX. Jak masz na imię? To już odpowiadałem, Filip. Masz swój serwer? Tak, mam swój serwer. Wkrótce będzie w tym tygodniu, bo w przyszłym już start, więc się też o tym dowiecie. Kazi coś zapytał się, kiedy pokażesz twarz, a więc pokażę ją na 10 tysięcy subskrypcji. Ile masz lat? 16. Gdzie mieszkasz? W Polsce, w województwie śląskim. Małgorzata się zapytała nas, czy grasz w CS-a? Gram w CS-a, ale nie gram w tego CS-a na live'ach ani na odcinkach, ponieważ gram sobie samemu. Bo mój kanał głównie opiera się na Minecraft'cie i chciałbym przy tym zostać. Hester Play się zapytał, dlaczego nie robisz live na ety. Otóż live robię, ale na drugim kanale. Jest to powiązane z tym, że na tym kanale zostałem zbanowany do 9 kwietnia i nie mogę na nim robić streamów. A na tym drugim robimy teraz codziennie przez ferie. I drugie pytanie, jesteś gejem? Nie, nie jestem. No i co? I to już są wszystkie pytania, na które na dzisiaj wam przygotowałem. Jeszcze raz was informuję, że jak ktoś chce wystąpić w ocenianiu widzów, kanałów widzów, to niech mi napisze swój kanał w opisie. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Siema!